Myślę, że nie ma lepszego widoku i lepszego soundtracku fal do rozpoczęcia pierwszego oficjalnego odcinka Vlogmasa 1 grudnia. To jest nasz dom, to jest nasz widok. Jest wspaniale. A tu jest mój szofer. Czy ja mogę? Zapraszam. Dzień dobry. Siemanko. Ogólnie mamy niezły ubaw wyjeżdżając stąd. Może nasze auto jest najmniejsze na świecie, to że zresztą zaraz zobaczycie, że zjazd jest... Ulala! Zjazd jest na adrenalince, przynajmniej był za pierwszym razem. Proszę, pani kierowco, pokaż co potrafisz. Woo! Boże, słuchajcie, prosto do oceanu. Bałam się, że się nie wkręcę w to nagrywanie, ale już mi się podoba. Ej, serio, wow! Mamy same fajne rzeczy do pokazania, więc... Wow! Super jest ten zjazd. Powiem ci, że przez ekran jeszcze lepiej wygląda. Wydaje się, bo się jechała 120 na godzinę. A to 35. A w ogóle to nie wiemy, dokąd jedziemy. To pa. Wow. Wow. I to światło. Po prostu my mieszkamy dosłownie gdzieś tutaj, u góry. 2 minuty stąd. I za każdym razem ten widok nas powala. Czy to Teneryfa, czy to już Szkocja? Jednak Szkocja. Miałam rację. Sorry. To wystarczy. Wybrałyśmy się właśnie na wycieczkę pełną wrażeń, jak widać. I mam nadzieję, że dojedziemy do miejsca w pełni słońca i upału. Natomiast w ogóle dzisiejszy film to jest oficjalne rozpoczęcie vlogmasów. To jest pierwszy vlog, który miał być takim vlogiem organizacyjnym. Ale już czuję, że przez to, ile tutaj jest nowości, widoków i bodźców, średnio jest mi mówić do was, kiedy mogę wam tyle rzeczy jednocześnie pokazywać, ale może uda mi się streścić. Generalnie chciałabym, żebyście w komentarzach napisali mi, jakiego rodzaju vlogi chcielibyście zobaczyć w tym roku. Planuję pokazywać wam Teneryfę, ale chciałabym, żeby każdy film miał jakiś motyw przewodni. Także dajcie znać, czy chcecie jedzenie, czy chcecie po prostu jakieś podróżnicze przebitki, czy odpowiedzi na konkretne pytania, bo wydaje mi się, że też fajnie byłoby poświęcać na przykład jeden film na odpowiedź na jakieś pytanie, jeżeli będzie on na przykład mniej bogaty w wrażenia. I nie będę miała wam... Nie będę miała wam co pokazać, choć szczerze mówiąc wątpię. Pierwsza rzecz o tej wyspie, i myślę, że temu też będą poświęcone vlogi, to jest jej niesamowita różnorodność. Jesteśmy w tak różnych krainach, jeśli chodzi o roślinność, że to jest szok. I cały czas chcę odłożyć ten telefon i coraz to ciekawsze widoki się przed nami ukazują. Tam w tle jest góra, niesamowicie. I naszym oczom ukazała się nowa rzeczywistość. Na horyzoncie powoli dostrzegamy niebo, deszczu już nie ma, a tam oświetlone miasteczka i tam właśnie zmierzamy. Oto jest Teneryfa. Zwłaszcza, że... Powiedz. No, te odległości to jest 20 minut autem? Tak. Właśnie to jest najśmieszniejsze, że można wyspę przejechać w 2 godziny, 1,5 godziny. I doświadczyć całego świata. Tak. I całego spektrum pór roku i pogód. Ja nie rozumiem tego, jak to działa, naprawdę, że ta woda kończy się tak, że ta woda kończy się tutaj. Nigdy nie widziałam, żeby tak wysoko kończył się ocean. Nie wiem, z czego to wynika, czy w jakiejś dolinie na tej wyspie? Nie rozumiem, to jest dla mnie nielogiczne. Kolejna kraina. U nas ładnie. No i teraz taki mamy krajobraz i nie wiem jak wy, ale no jakoś nas to nie przekonuje, co nie raz to? Nie. To jest ten historyczny moment, kiedy 1 grudnia chodzę po piasku. Jest pięknie, co prawda nie ma bezpośredniego słońca, ale chyba zaraz wyjdzie. Miasteczko pozostawia wiele do życzenia z makiem przy plaży, ale nadal jest to plaża. Jest i słonko! Jest wspaniale teraz ze słońcem. Jest cudnie. I tak nas nie słychać. Także rekomendacja numer 1 na początek vlogmasów jest taka, że warto wybrać północ. Nie zobaczyłyśmy wszystkiego z Justyną, ale myślę, że będziemy się trzymać tej wersji. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słyszycie, bo tutaj bardzo, bardzo wieje. Jeśli chodzi o restrykcje, bo będzie na pewno dużo pytań, trzeba mieć maseczki we wszystkich miejscach publicznych.
ale powiedzmy, że kiedy nikogo nie ma na jakimś szlaku, to jest okej, żeby ich nie nosić. Za moment postaram się znaleźć jakieś ciche miejsce i jeszcze do Was pogadam. Generalnie, moi drodzy, jest to na Teneryfie, jak mogliście się dowiedzieć z wczorajszego filmu oraz z live'a, do których Was oczywiście odsyłam. Przyleciałam tutaj na 3,5 tygodnia do Owsianej, do Justyny, która jest teraz moją operatorką, także jesteśmy tutaj na takim, czy ja jestem na takim wyjeździe wakacyjno-teleworkingowym, a Justyna po prostu obecnie żyje w podróży. Także w ogóle, jeżeli chcecie więcej kulis z tego, co się u nas dzieje, to też wbijajcie na nasze Instagramy, wszystko Wam podlinkuję u dołu, no i też na kanał Justyny. W każdym razie, a propos vlogmasów, chciałam Wam powiedzieć, że już to wcześniej ogłaszałam, ale vlogmasy w tym roku będą krótkie, przynajmniej przez ten pierwszy tydzień, bo będą miały między 5 a 10 minut, myślę, że bardziej koło 10, dlatego, że mamy tak słaby internet w mieszkaniu, że film wczorajszy przesyłał się przez całą noc i przesyłała się połowa, więc choćbym nie wiem jak chciała, to nie jestem w stanie też dokupować internetu na kartę na tyle dużo, żeby po prostu móc przesyłać tak ciężkie pliki. Także takie małe wytłumaczenie z mojej strony. My kończymy naszą przygodę z południem, dajemy temu mocne 2 na 10 i wracamy na północ i myślę, że w jutrzejszym i w kolejnych filmach zobaczycie jeszcze więcej pięknych rzeczy. O, i zapowiadam, że jutro cały film będzie poświęcony naszemu domowi, także będzie house tour na Teneryfie, dajcie znać, czy na to czekacie i koniecznie napiszcie mi, jakiego rodzaju vlogmasy Was najbardziej interesują. A teraz lecimy do auta, bo coś czuję, że będzie lało. Gdyby ktoś z Was zastanawiał się, dlaczego nie wybierać południa, to mamy do dyspozycji zakwaterowanie raz, zakwaterowanie dwa, zakwaterowanie trzy i aleję starogrecką, a nazywa się Paseo Ciniero i to bardzo mnie bawi. To wygląda właśnie jak taka podróbka alejki. A, okej, no bo teraz jak się przybliżymy, to mamy przepiękne góry i jest klimacik. Ale jak się oddalimy, to mamy tutaj metaforę życia, że warto spojrzeć z szerszej perspektywy na to, co nas otacza. Powiem Wam, że to wygląda całkiem spoko, ale czemu tam są bloki? Na zakończenie vloga mam dla Was widok, jak wygląda wyspa La Gomera przykryta chmurami, kiedy nie zdążyło się na zachód słońca, ale widzieliśmy go z auta. Tutaj jeszcze, słuchajcie, ostatnia panorama, a my wracamy na północ. Widzimy się jutro w house tourze z Teneryfy. Do zobaczenia. Pa!